Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś porozmawiamy o tym, co wie o nas nasze państwo i jakie dane na temat obywateli zbiera administracja publiczna, a przede wszystkim co z nimi robi i jak radzi sobie z ich przetwarzaniem i przechowywaniem. A opowie nam o tym Weronika Przecherska, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i badaczka DELABu. Cześć Weroniko. Cześć Justyna. Przeczytałam gdzieś, że rocznie obywatel generuje czy też produkuje dane o wartości średniej klasy samochodu osobowego. No i rozumiem, że te dane w jakiejś części są na zlecenie różnych komercyjnych agent, ale też spora część tych danych trafia do administracji publicznej, czy też jest administrowana przez instytucje państwowe. I powiedz mi, z jakich źródeł czerpią dane różne agendy państwowe i skąd mogą wiedzieć o nas jak najwięcej? Ten początek rzeczywiście zabrzmiał bardzo groźnie, ale ja w mojej pracy badawczej przyglądam się temu, jak różne kraje europejskie wykorzystują potencjał danych w politykach publicznych z zakresu ochrony zdrowia, czyli krótko mówiąc, jak korzystają z technologii, by szybciej i efektywniej wdrażać rozwiązania, które są lepiej dopasowane do naszych potrzeb, naszych, czyli pacjentów. I dane, tak jak powiedziałaś, są jednym z najważniejszych dóbr instytucji i państwowych, i komercyjnych, które mają bardzo wysoką i będą miały jeszcze wyższą wartość. Jest ich coraz więcej z kilku powodów. Przede wszystkim digitalizujemy te dane, które dotychczas były dostępne tylko i wyłącznie w formie analogowej. Po drugie, rośnie ilość narzędzi, a tym samym ilość danych, które są wytwarzane, pobierane, gromadzone bez ingerencji człowieka, na przykład internetu rzeczy, różnego typu sensorów przykładowo. A poza tym my sami generujemy bardzo duże ilości danych codziennie, przykładowo korzystając z wyszukiwarek internetowych, tudzież z mediów społecznościowych. Tych danych jest coraz więcej, bo daną może być właściwie wszystko. Może być nią obraz, może być nią tekst, może być zakup w sieci, może być każdy ruch i każde kliknięcie. I gromadzenie i przetwarzanie danych jest coraz tańsze, to po pierwsze, a po drugie technologia oferuje nam możliwości coraz szybszego ich analizowania. Także instytucje państwowe i instytucje prywatne, firmy komercyjne mogą wyciągać wnioski z tych danych, mogą je gromadzić, mogą je analizować i tę wiedzę w sektorze publicznym wykorzystywać do tego, by na co dzień żyło się nam łatwiej, by usługi publiczne, które oferuje nasze państwo, były bardziej, lepiej dopasowane do naszych potrzeb. No ale to jest ta jedna strona medalu. Jest też ta druga, pewnie ciemna strona związana z tym, że te dane mogą niekoniecznie służyć tylko temu, żeby nam, obywatelom, było lepiej, ale mogą też w jakimś sensie być podstawą do tworzenia narzędzi kontroli państwowej czy też publicznej. Czy są takie dane, które administracja może wykorzystywać do tego, żeby nas ujarzmiać jako obywateli? A jeśli tak, to którego typu to są dane, które mogą być dla nas takie opresyjne, jeżeli można użyć tego słowa? Ja bym zaczęła chyba jeszcze zaczęła od innego wątku i opowiedziała o jeszcze jednej rzeczy, zanim odpowiem na twoje pytanie. Bo dzisiaj żyjemy w dobie, kiedy zmieniają się funkcje państwa i zmienia się samo państwo. Państwa przechodzą takie transformacje, a ten kierunek transformacji to przejście od tego skupionego na wewnętrznych procesach państwa analogowego do państwa cyfrowego. I tej transformacji nie unikniemy. Możemy się w nią włączać jako obywatele, angażować, być aktywni, ale jeżeli państwa nie będą wykorzystywały tego cyfrowego potencjału technologii, to po pierwsze będą się musiały liczyć ze stratami finansowymi, po drugie nie będą mogły nam, obywatelom, przystosowanym czy też korzystającym na co dzień z tych cyfrowych narzędzi i chcących z nimi korzystać, bo to jest też druga kwestia, że my chcemy z nich korzystać, one ułatwiają naszą rzeczywistość, to państwa będą się musiały liczyć z tym, że konsekwencją tego będzie brak zaufania obywateli, jeżeli nie będą się potrafiły dopasować do ich wymogów. Czyli przede wszystkim, tak jak powiedziałam, państwa przechodząc ten kierunek transformacji, czy biorąc udział w tej cyfrowej transformacji, przechodząc od państwa analogowego do państwa cyfrowego, muszą nauczyć się odpowiadać na potrzeby obywateli. A jakie są te potrzeby? Bo to też jest bardzo ważny wątek w naszej dyskusji. Przede wszystkim muszą zapewnić obywatelom usługi, które są intuicyjne, które są dopasowane do ich potrzeb,
które spełniają standardy, które, co tu dużo mówić, zostały wyznaczone przez podmioty komercyjne, tak jak na przykład banki. Więc oferta usług publicznych, to co oferuje nam państwo, to powinny być narzędzia cyfrowe, które możemy wykorzystywać przy pomocy i smartfona, i laptopa, i naszego telefonu mobilnego, czy jakiegokolwiek innego urządzenia, to po pierwsze. Po drugie, powinny one być dostępne w całości online, czyli nie jest tak, że zaczynamy jakiś proces online, a musimy go na przykład dokończyć, donosząc dokumenty do jakiejś instytucji. Po drugie, państwa muszą wdrożyć narzędzia identyfikacji cyfrowej, tak byśmy mogli w sposób bezpieczny korzystać z narzędzi, które nam oferują. I to jest oczywiście taki produkt końcowy, to co dostajemy my jako obywatele, ale zanim to dostaniemy, państwa muszą się zmierzyć z wieloma różnymi wyzwaniami i o charakterze technologicznym, i o charakterze organizacyjnym, i o charakterze takim, bym powiedziała, mentalnościowym, czyli przekonać obywateli do tego, że te usługi, które oferują, są bezpieczne i są usługami wysokiej jakości, poradzić sobie, czy też uporządkować legislację, kwestie prawne, które są związane z wykorzystywaniem danych i po trzecie przygotować taką cyfrową infrastrukturę, która będzie dostosowana do naszych potrzeb, to po pierwsze, a po drugie, która będzie bezpieczna. Ale to nadal nie jest odpowiedź na moje pytanie i tu nie odpuszczę, bo mówimy o takim obrazie wyidealizowanym być może takiego państwa, które będzie sobie radziło ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem dużymi korpusami danych. No ale ja bym cały czas chciała wyciągnąć od ciebie informacje na temat tego, skąd państwo, czy też na przykład administracja w Polsce czerpie dane o obywatelach i czy mają dostęp do mojego konta na Facebooku, czy mogą patrzeć na to, co ja kupuję w sklepach, a jeśli mogą, to jakie informacje z tych danych mogą wyciągnąć na mój temat, bo rozumiem, że sklepy internetowe sobie tymi danymi zarządzają, profilują reklamy i ta przestrzeń jest dla mnie jasna, ale skoro mówimy o tych makrostrukturach państwowych, no to tutaj, no właśnie, dokąd sięga dostęp państwa, czy też administracji publicznej w moich prywatnych, indywidualnych, całkiem intymnych danych, na przykład z Facebooka, Twittera, czy innych mediów społecznościowych? Ja chyba też nie odpuszczę, bo zastanawiam się, czy to w ogóle jest pytanie do mnie. Natomiast spróbuję ci odpowiedzieć w inny sposób. Państwa i te, które analizuję w swoim doktoracie i te w szerszej perspektywie, są dopiero na początku tej transformacji cyfrowej. Ja przyglądam się sektorowi ochrony zdrowia i myślę, że jakąś formą odpowiedzi na twoje pytanie będzie to, że jedynie 17% państw, które były badane przez Światową Organizację Zdrowia, posiada jakąkolwiek strategię wykorzystywania danych cyfrowych. I zanim państwa takie, znaczy niektóre państwa są oczywiście bardzo zaawansowane, przykładowo Estonia, o której zakładam, że dzisiaj będziemy też rozmawiać, bo jest jednym z państw, które ja analizuję w swoim doktoracie, ale prawda jest taka, że państwa są na początku, w większości na początku wykorzystywania danych cyfrowych, analizowania ich, gromadzenia i zanim będą mogły w pełni wykorzystać ten potencjał danych, będą musiały sobie poradzić z wieloma różnymi wyzwaniami. Tutaj chciałabym wskazać przede wszystkim na kwestie finansowe, na kwestie mentalnościowe, czyli przekonania liderów do tego, że dane warto wykorzystywać i warto analizować. Będą sobie też musiały poradzić z takimi kwestiami stricte infrastrukturalnymi, czyli budowaniem tej cyfrowej infrastruktury, dzięki której będą mogły dane gromadzić i analizować. I tak jak powiedziałam, tych państw, które mają taką strategię i przygotowaną, i wdrożoną, jest na świecie niewiele, ale są też takie, które są liderami cyfrowej rewolucji. I ja przykładowo w swojej pracy doktorskiej, w swojej pracy badawczej przyglądam się Estonii, która jest chyba jednym z najlepiej ucyfrowionych krajów w Europie, jeśli nie najlepiej ucyfrowionym krajem. Tak, jest jednym z najlepiej obok krajów skandynawskich ucyfrowionych państw w Europie. To też jest oczywiście osadzone, te wyniki Estonii bardzo dobre są osadzone w pewnym kontekście, o których też chciałabym dzisiaj opowiedzieć, ale jeżeli przyjrzeć się zróżnicowaniu w zaawansowaniu państw, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych cyfrowych danych, cyfrowego potencjału, to wydaje mi się, że tutaj takim dobrym, ciekawym źródłem jest ostatni raport niemieckiej fundacji Bertelsmanna, który mówi o tym, jak państwa są przygotowane do tego,
wykorzystywania cyfrowego potencjału do wykorzystywania cyfrowego potencjału w ochronie zdrowia. I Fundacja Bertelsmanna przyjrzała się tutaj wybranym krajom europejskim oraz wybranym krajom OECD. I dość powiedzieć, że Estonia jest na pierwszym miejscu tego rankingu, jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych i o wykorzystywanie możliwości w ochronie zdrowia. Natomiast Polska osiąga ostatni wynik, a Niemcy przedostatni. Co też wydaje mi się bardzo ciekawe w kontekście mojej pracy badawczej, bo mam okazję porównywać kraje, które są na zupełnie innym etapie przygotowania i zupełnie innym etapie wdrażania tych strategii. To co takiego wyjątkowego jest w Estonii, poza tym, że jest to niewielki kraj i niewielka populacja, która być może trochę ułatwia ten cały proces ucyfrowienia, ale czym może się pochwalić Estonia w kontraście do Niemiec czy Polski? Rzadko występujemy koło Niemiec w jednym rankingu obok siebie na ostatnich miejscach. Dlaczego im się udało, a Polsce i Niemcom nie, albo znacznie gorzej? Tak jak wspomniałaś, Estonia jest krajem wyjątkowym, bo jest krajem małym i jeżeli chodzi o populację i jeżeli chodzi o przestrzeń, to na pewno ułatwia wymianę idei, to po pierwsze, ale też po prostu jest to projekt łatwiejszy, jest łatwiej nim zarządzać, bo jest to mały kraj. Natomiast ja powiedziałabym, że tych powodów jest zdecydowanie więcej i pierwszy powód ma taki charakter historyczny, to znaczy Estonia tuż po upadku Związku Radzieckiego w czasie transformacji postawiła na digitalizację, postawiła na tę cyfrową rewolucję i liderzy estońscy podkreślają, że oni od początku byli nastawieni na to, żeby potencjał digitalizacji wykorzystać i żeby to była taki ich symbol, coś, w czym są rzeczywiście mocni. Tak jak mówił jeden z byłych, zresztą dwukrotnie były premier Estonii, podsumowywał swoje doświadczenia w ten sposób, że był na tyle młody, na tyle szalony, że nie wiedział, że pewnych rzeczy nie można było zrobić i on po prostu je zrobił. I to jest chyba takie najlepsze podsumowanie tej historii Estonii od początku lat 90. Druga kwestia to jest siła relacji państwowych, instytucji państwowych z sektorem akademickim. Tam jest bardzo, bardzo zażyła współpraca pomiędzy tymi podmiotami, co pewnie wynika z tego, tak jak żeśmy też o tym rozmawiały, że to jest bardzo mały kraj, gdzie te relacje pomiędzy ludźmi, instytucjami są zdecydowanie bardziej zażyłe dzięki temu. Druga kwestia to bliskość krajów skandynawskich. Estonia uczy się od liderów, a te kraje skandynawskie są równie dobre w tych obszarach digitalizacji jak właśnie Estonia. A trzecia kwestia to fakt, że Estonia inwestuje w cyberbezpieczeństwo i traktuje digitalizację właśnie jako taki sposób na to, żeby zachować, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Przykładowo takim najnowszym wynalazkiem Estonii jest ambasada danych, czyli Estończycy przenoszą swoje dane do innego kraju, w tym przypadku do Luksemburga, żeby w razie jakiegoś niebezpieczeństwa spowodowanego wojną albo zagrożeniem terrorystycznym, albo jakąkolwiek inną kwestią, ich dane były bezpieczne. I oczywiście to są powody, o których ja chciałabym wspomnieć także w kontekście właśnie wykorzystywania danych w ochronie zdrowia, bo to jest tylko jeden z elementów, jeden z takich puzli szerszego kontekstu tego, jak Estonia ten cyfrowy potencjał wykorzystuje. Także mając takie możliwości, mając ze sobą taką historię, Estonia w tym momencie zdigitalizowała właściwie wszystkie dane zdrowotne. To jest 99% danych zdrowotnych jest zdigitalizowanych w tym kraju. Podobnie jak 99% recept to recepty elektroniczne. Więc to są takie wynalazki, takie narzędzia, które na co dzień ułatwiają życie Estończykom. Każdy Estończyk posiada elektroniczny rejestr zdrowia i on jest oparty na technologii blockchain, co sprawia, że jest bezpieczny i dzięki temu unika się jakichkolwiek zagrożeń. Poza tym mają do niego dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione, czyli do tego takiego rejestru zdrowia Estończyków oraz przy pomocy elektronicznego dowodu Estończycy. No tak, ale to jest taka opowieść, w której jeszcze nie pojawiła się postać pacjenta w ogóle i ta figura pacjenta, tego podmiotu historii o digitalizacji danych jeszcze w naszej rozmowie nie wybrzmiała, a mam wrażenie, że ten sukces Estończyków jest możliwy, no między innymi dlatego, że uczestnicy czy też obywatele, którzy korzystają z tego typu rozwiązań są gotowi, są świadomi i są dojrzali, żeby korzystać z e-recept, e-zwolnień, e-rejestrów i tego wszystkiego, co stanowi o sile Estonii. Czy to nie jest tak, że takie zmiany rewolucyjne
kolejne w przestrzeni państwowej wymagają też rozwinięcia zupełnie nowych kompetencji po stronie obywateli, którzy muszą dorosnąć do takiego e-państwa, czy też takiej digitalizacji administracji publicznej? Tak, zdecydowanie tak. I przygotowanie obywateli do takiej cyfrowej rewolucji z pewnością też jest jednym z elementów sukcesu Estonii. Estonia oprócz tego, że postawiła na współpracę pomiędzy środowiskiem politycznym, środowiskiem decydentów politycznych, a środowiskiem akademickim, postawiła także na to, żeby edukować obywateli. I tutaj przede wszystkim uczy się obywateli o tym, jakie jest znaczenie ich danych, jak dane mogą być wykorzystywane, ale też, żeby sami strzegli swoich danych. I co się może zdarzyć w momencie, kiedy te dane padną w niepożądane ręce, to po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że znaczenie ma też fakt, że buduje się w społeczeństwie estońskim taką świadomość, że oczywiście państwo zapewnia infrastrukturę, stara się, żeby dane były jak najbardziej bezpieczne, na przykład, tak jak mówiłam, przy wykorzystaniu technologii blockchain, ale to my też sami musimy uważać na to, jak strzeżemy swoich danych, jak strzeżemy swojej tożsamości i jeżeli tej edukacji nie będzie już na poziomie podstawowym, to później będzie bardzo trudno zbudować pewne postawy, które do zapewnienia takiego cyfrowego bezpieczeństwa są niezbędne. Mówisz o sektorze służby zdrowia, czy też opieki medycznej. Czytałam, że do końca tego roku, 2020 roku, 1/3 danych, które w ogóle powstały na świecie, to będą dane związane z służbą zdrowia i naszym bezpieczeństwem zdrowotnym. Ale to są chyba szczególne dane, bo są to dane wrażliwe, które dotykają najbardziej intymnych elementów naszego życia i bycia w świecie, ale też w świecie cyfrowym. I też wspomniałaś o różnych wyzwaniach czy zagrożeniach wynikających no właśnie z operowania takimi danymi. W przypadku zarządzania danymi zdrowotnymi. Jakie są główne wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć instytucje państwowe, czy w ogóle digitalizująca się służba zdrowia w Estonii, Niemczech, Polsce, czy w innym kraju, który się na to pokusi? Ja myślę, że po części już starałam się odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy przede wszystkim instytucje państwa muszą zbudować taki model cyfrowego przywództwa. To znaczy muszą sprawić, żeby liderzy byli przekonani do tego, że warto jest wykorzystywać dane, że ich analiza, ich gromadzenie może się przełożyć na lepszą jakość polityk publicznych i tych narzędzi, które państwo oferuje obywatelom, a w konsekwencji przełożyć się na większe zaufanie obywateli do państwa. Także wydaje mi się, że przede wszystkim to są te elementy, o których mówiłam, takie jak łączenie danych, takie jak analizowanie danych w instytucjach publicznych, które muszą być do tego przygotowane i pod kątem finansowym, i pod kątem posiadanych kompetencji, ale też budowanie właśnie tego cyfrowego przywództwa i informowanie obywateli o tym, że jak ich dane mogą być wykorzystywane na ich korzyść tak naprawdę. Polska i Niemcy są na szarym końcu tego rankingu Bertelsmana. A co można byłoby zrobić, albo co wynika z tych twoich pierwszych wstępnych obserwacji związanych z digitalizacją administracji publicznej w Polsce? Jakie mamy wyzwania my tutaj w Polsce przed sobą, czy też może podobne wyzwania mają też Niemcy, żeby dogonić Estonię? Być może nie w perspektywie kilku lat, bo to przypuszczam mało możliwe, ale żeby docelowo znaleźć się tam na szczycie takiego rankingu. Co musielibyśmy w Polsce zrobić, czy też w którą stronę rozwijać naszą strategię digitalizacji, jeżeli takową mamy, żeby osiągnąć szczyty takich pozytywnych rankingów digitalizacji? Znaczy ten rok jest w ogóle szczególny, bo wiadomo, że upływa nam on pod znakiem pandemii i różnego typu narzędzia, tak jak na przykład aplikacje do walki z koronawirusem są testowane. Natomiast możemy czerpać z wielu innych doświadczeń, które były już wcześniej wdrażane w innych krajach i wśród takich doświadczeń, o których chciałabym opowiedzieć, jest wykorzystywanie smartfonów, jest wykorzystywanie bankowości, kart lojalnościowych, tudzież wyszukiwarek internetowych i mediów społecznościowych, bo to jest tak, że oczywiście my możemy czerpać z tych doświadczeń tych krajów, czy czerpać z doświadczeń instytucji, które te rozwiązania, o których za chwilę opowiem, wdrażały, natomiast
każdy kraj musi znaleźć swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, która jest dopasowana i do warunków instytucjonalnych, i do warunków kulturowych, i do możliwości finansowych. Nie jest możliwe, chociaż niektórzy próbują szukać takich rozwiązań, żeby sukces Estonii i warunki tego sukcesu próbować jeden do jednego przenieść do Polski czy do jakiegokolwiek innego kraju. Natomiast ja myślę, że gromadzenie tej wiedzy o doświadczeniach innych krajów, gromadzenie tej wiedzy o doświadczeniach innych instytucji może być źródłem inspiracji. I ja opowiem może o kilku takich rozwiązaniach, które były testowane już wcześniej. Przykładowo podczas wcześniejszych pandemii, czy też w Meksyku, czy w Afryce Zachodniej testowano wykorzystywanie smartfonów do tego, żeby sprawdzać, w jakim kierunku przemieszcza się ludność, w jakim kierunku przemieszczają się osoby, które mogą być potencjalnie zakażone. Próbuje się też różnych rozwiązań, które polegają na łączeniu danych, na przykład łączeniu danych z sektora publicznego i sektora komercyjnego, które pozwalają, są takie badania poświęcone demencji, przykładowo, które pozwalają znaleźć, czy też próbować analizować takie sposoby zachowań, które są charakterystyczne dla osób, które zaczynają mieć problemy z pamięcią. To są rozwiązania, które się bada, które są testowane, lub tak jak było w przypadku poprzedniej epidemii, to było H1N1, to był bodajże rok 2009, o ile pamiętam, w Stanach Zjednoczonych testowano możliwości wyszukiwarek, czyli sprawdzano, czy istnieją jakieś korelacje pomiędzy tym, co wyszukuje się, czego wyszukuje się w wyszukiwarkach internetowych, a rozprzestrzenianiu się choroby. Czyli tych inspiracji, tak jak powiedziałam, i estońskich, i tych, o których mówiłam przed chwilą, jest bardzo dużo, ale znalezienie swojej ścieżki rozwoju to z pewnością dużo więcej niż jedynie czerpanie z doświadczeń, które kraje zdobyły do tej pory. Weronika, bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Mam wrażenie, że mamy całe spektrum różnych inspiracji i tych tropów, które moglibyśmy jako Polska podjąć. Oczywiście nie my tutaj we dwie bezpośrednio, ale mamy chyba dobre wskazówki co do tego, w którą stronę można byłoby rozwijać tę naszą politykę digitalizacji w Polsce. I miejmy nadzieję, że przy kolejnej rozmowie będziemy już dwa kroki do przodu i będziemy komentowały to, co już się w Polsce udało implementować i jakie polityki udało się wprowadzić, wdrożyć, żeby nam, obywatelom, żyło się lepiej. Bardzo dziękuję ci za tę opowieść. Naszym gościem była dzisiaj Weronika Przecherska, analityczka DELABu i doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki, Weroniko, za tę rozmowę. Dzięki wielkie. A my słyszymy się w kolejnym Efekcie Sieci. Efekt Sieci. Same sztosy.